Cześć, ósmoklasiści! W tym roku wszyscy będziemy pisać swój pierwszy egzamin. Dostępnych jest wiele materiałów na jego temat. Są informatory i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Wszystkie te materiały są bardzo pomocne i warto się z nimi zapoznać. Ułatwią Wam przygotowanie się do egzaminu. My już to zrobiliśmy, więc podzielimy się z Wami najważniejszymi informacjami. Zacznijmy od początku. Egzamin będziemy pisać przez kolejne trzy dni ósmoklasistom, którzy będą rozwiązywali zadania w arkuszach dostosowanych do ich potrzeb, czas pracy został wydłużony. Pierwszego dnia czeka nas język polski, który będzie trwał 180 minut, drugiego dnia egzamin z matematyki, na którego napisanie będziemy mieli 150 minut, a trzeciego dnia będziemy mieli egzamin z języka obcego, wybranego spośród dwóch, których obowiązkowo uczymy się w szkole. Będzie trwał 135 minut. W każdym arkuszu egzaminacyjnym będziemy rozwiązywać dwa rodzaje zadań: zamknięte i otwarte. W zadaniu zamkniętym trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji. W zadaniu otwartym będziemy musieli sami coś napisać albo rozwiązać zadanie z treścią i zapisać wszystkie obliczenia. Rozwiązania zadań zamkniętych trzeba będzie zaznaczyć tylko w arkuszu. Nie będziemy ich przenosić na kartę odpowiedzi. To przykład zadania zamkniętego. Mamy cztery możliwości odpowiedzi oznaczone literami A, B, C i D. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybieramy odpowiedź A i zaznaczamy ją w arkuszu. W takim zadaniu zamkniętym trzeba dwa razy wybrać jedną z dwóch odpowiedzi: najpierw A albo B, a potem C albo D. W tym zadaniu wybieramy najpierw odpowiedź B w pierwszym zdaniu, a potem odpowiedź D w drugim. Cała odpowiedź w tym zadaniu to BD. W tym zadaniu trzeba zdecydować, czy każde z dwóch zdań jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe, to w pierwszym wybieramy literę F, a w drugim P. W takim zadaniu z kolei trzeba najpierw wybrać poprawną odpowiedź, a potem jej uzasadnienie. Jeżeli wybierzemy odpowiedź A i drugie uzasadnienie, to cała odpowiedź w tym zadaniu to A2. Wróćmy jeszcze do zadań otwartych. Właśnie. Zadania otwarte też będą różne. W niektórych trzeba będzie uzupełnić lukę jednym albo kilkoma wyrazami albo liczbą. W innych napisać krótki tekst. W arkuszu z języka polskiego trzeba będzie napisać wypracowanie, a w arkuszu z matematyki zapisać wszystkie obliczenia albo przedstawić cały tok rozumowania w rozwiązaniu każdego zadania z treścią. Rozwiązując zadania, musimy pamiętać, aby uważnie czytać wszystkie teksty oraz polecenia i starannie zapisywać odpowiedzi. Co prawda nie ma progu zaliczenia egzaminu z każdego przedmiotu, ale na pewno każdemu z nas zależy na jak najlepszym wyniku. Jeśli macie jeszcze wątpliwości dotyczące egzaminu, rozmawiajcie o nich ze swoimi nauczycielami. Możecie też obejrzeć kolejne filmy, w których opowiadamy o egzaminach z poszczególnych przedmiotów. Wszystkie materiały, informatory i przykładowe arkusze znajdziecie na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powodzenia!